Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Wróciłam przed chwilą z zakupów spożywczych, ale nie będę Was męczyć kolejnym food haulem na moim kanale, bo ostatnio też był filmik o takiej tematyce. Ale przed chwilą wróciłam z Auchan i muszę Wam koniecznie coś pokazać. Znalazłam takie krakersy ryżowe, bezglutenowe, o smaku kokosowym. Próbowałam trochę więcej niż jeden. Powiem Wam, że są naprawdę pyszne. Kupiłam jeszcze krakersy ryżowe z dorostami, tego jeszcze nie próbowałam, więc pomyślałam, że razem możemy zrobić taki mały test. Wszystko pakowane osobno, także można to sobie zabrać do torebki, na jakiś piknik. Trochę smakuje jak chips. Ryżowy. Dobry. A co najlepsze, ta cała paczka kosztowała 8 zł. Więc wydaje mi się, że to jest całkiem spoko cena. Bo jest tego dużo. Można to sobie zabrać ze sobą. No i teraz właśnie się zastanawiam, co zrobić na obiad. I wymyśliłam dzisiaj, że zrobię taki obiad z dzieciństwa. Czyli kupiłam maślankę. Do tego zrobię jajko sadzone. Ziemniaki. No jeszcze młodych ziemniaków nie ma. Najlepiej byłyby młode i do tego posypane koperkiem, może jakąś mizerię. Mam ochotę na coś takiego, powiem Wam, że ostatnio właśnie wracam do tych smaków z dzieciństwa cały czas. Kupiłam też takie mleko, nie wiem czy pamiętacie, to mleko się otwierało i z tego jadło, wyciskało sobie do buzi. To jest akurat mleko gostyńskie. Ja kupiłam też cukier kokosowy, bo chcę parę rzeczy z tym zrobić, ale na razie Wam je zdradzam. Zobaczymy, jak to wyjdzie i wtedy się z Wami tym podzielę. Kupiłam też syrop z agawy, bo to jest taki skuteczny słodzik, ma bardzo niski indeks glikemiczny, też jest zdrowy. Zrobię też sałatkę z paluszków, którymi to jest też smak mojego dzieciństwa, taki serek z papryką, szczypiorkiem, rzodkiewką, kupiłam pół tłusty twaróg. I zrobię też leczo, znaczy któregoś dnia, tak, bo to jest jakiś tam plan mój na tydzień, zrobię też leczo z kiełbasą. I pytacie się mnie często, co ja kupuję swoim świnkom, bo na przykład przymierzacie się do zakupu świnek, albo macie świnki, też nie wiecie, co kupować, co tam im dawać. Więc tak, podstawą diety moich świnek przede wszystkim jest cykoria, marchewka z takich warzyw, sałata, szpinak, to czy sałatę to różnie, niektórzy mówią, że nie można świnkom dawać sałaty, moje świnki jedzą sałatę, nic im nie dzieje. No i generalnie zawsze mam właśnie cykorię, bardzo lubią melona, ogórka, jabłuszko, coś takiego, ale staram się raczej im dawać mniej owoców, więcej warzyw. No i jeżeli chodzi o jedzenie, to one bardzo lubią jeść to wcześniej, kupowałam im różne inne rzeczy, ale to na to się wręcz rzucają, także to im kupuję najczęściej w takich większych paczkach. A jeżeli chodzi o ściółkę, tą podstawę klatki, to najczęściej kupuję taki żwirek dla kota, drewniany, bo jest po prostu taniej. Ale raz na jakiś czas kupuję taki żwirek miętowy. Najlepszy jest, bo tak wyczuć tego zapachu tych świnek. I mieszam go z tym na przykład żwirkiem, tam gdzie śpią, wyścielam ją trocinami albo słomą. I jeszcze kupiłam im takie małe co nieco, małe smakołyki. To bardzo lubią, borówkowo-porzeczkowe, taki chrupek dla nich. Kupiłam im też babkę lancetowatą, bo też lubią to jeść. To jest taki dodatek do karmy, samo dopełnienie. No i kolby, taka, druga, taka. Także ja się zabieram, żeby to wszystko rozłożyć i zaraz do Was wrócę. Jest taka szansa, że możecie tego nie wiedzieć, ale przez jakiś czas nie było w ogóle Gimme Brown Benefit. I teraz, to jest moje stare opakowanie, które ja już mam, to jest numer 3. Od jakiegoś czasu używałam go namiętnie i w sumie bardzo często go mam w torebce. Teraz mamy nowe Gimme Brown. Co prawda nie różni się, spadło mi z ryby. Nie różni się za bardzo niczym, tylko tym, że jest z plusem. Co z tym plusem się dzieje? Sorry za moje padłości, ale sobie zjadłam hybrydę. I tak jak Wam Hania pokazywała w ostatnim vlogu, najlepiej jest, żeby uzyskać taki naturalny efekt, zrobić parę kropek i tak sobie troszeczkę przyjechać. I wtedy macie naturalny efekt brwi na sobie. Ale chciałam Wam jeszcze pokazać mój dzisiejszy makijaż, bo nałożyłam sobie róż w kremie. Jak wiecie, na lato lubię takie kremowe kosmetyki. Ja mam tutaj taki róż z Bobbi Brown, Pretty Powerful, który wygląda pięknie. To jest taki bardzo fajny
mocny odcień różu, ale świetnie się rozprowadza i można bardzo dobrze budować krycie, także on nie musi wcale być taki mocny na waszych policzkach. On też służy do ust. Ja sobie dzisiaj nałożyłam go tylko na policzki, ale jestem bardzo zadowolona z efektu, szczególnie jak przychodzą takie ciepłe dni. To fajnie sobie takie kremowe kosmetyki nakładać. Nałożyłam sobie też dzisiaj Double Wears Estée Lauder. Ten, słuchajcie, korektor z Benefit, który wam pokazywałam już na Instastory ostatnio i też we vlogach. On jest świetny, ma tak rewelacyjne krycie. Jest jeden z moich ulubionych korektorów. Nawet się nie spodziewałam tego, że on będzie tak krył i będzie tak kremowy, więc fajnie się go rozprowadza i rzeczywiście jestem bardzo z niego zadowolona. Tak samo jak z kremu, który niestety właśnie mi się skończył. Tutaj jest Calaron z Clarence'a Multi Active Jour. To jest krem na dzień, który ja używam już od jakiegoś czasu i on mi się rewelacyjnie, słuchajcie, sprawdza. Na długo mi starczył, bo ponad chyba, no około 4 miesięcy go używałam codziennie pod makijaż. Uważam, że bardzo dobrze wnika w skórę. Oczywiście, jeżeli macie dobrze przygotowaną skórę i tak dalej, ale fajnie nawilża, nie podrażnia jej. Super się nadaje właśnie do takiej skóry suchej, tłustej, do każdego typu cery. W sumie zresztą to jest tak napisane. Przepięknie pachnie, ale niestety, no coś tam jeszcze może uda mi się wykrzesać, ale już nic za bardzo, myślę, z tym nie zrobię, no może na jeden raz. I teraz będę używała, właśnie tak się zastanawiam, prawdopodobnie tego kremu z Clinique. Nigdy wcześniej nie miałam tego kremu Moisture Surge, 72 godziny działa i nawilża, więc mam nadzieję, że dobrze mi się sprawdzi, chociaż takie ma opakowania lubię zabierać ze sobą na podróż. Ale można też oczywiście przełożyć to do jakiegoś mniejszego pojemniczka jeszcze, jeżeli wyjeżdżacie na weekend czy coś takiego, tam gdzieś lecicie. Ale to jest i tak świetne opakowanie do samolotu, czy do pokażu podręcznego. Ja słyszałam o nim bardzo dobre rzeczy i mam ochotę go spróbować. Dzisiaj nałożyłam też sobie tą maskarę z Benefit Bad Girl. Ona bardzo fajnie się sprawdza w takim szybkim makijażu, jeżeli chcecie zrobić, bo wystarczy jedno pociągnięcie szczoteczki i już mamy wszystko zrobione tak naprawdę, więc jestem bardzo z niej zadowolona, naprawdę. To jest też ta nowa wersja i ona mi się świetnie sprawdza. Mam też dzisiaj na sobie kredkę z Estée Lauder 01 Onyx Double Wear. To jest kredka, która jest mega kremowa, jak możecie zauważyć. Zobaczcie, jaki to jest w ogóle kolor. I świetnie też się sprawdza na linię wodną, jeżeli lubicie taki makijaż. Ja nałożyłam sobie dzisiaj tutaj taką kreskę i roztarłam ją sobie lub rozprowadziłam, tak bardziej dokładnie można powiedzieć, pędzelkiem. Ale tutaj macie też taką gąbeczkę, która może wam w tym pomóc, także wszystko jest do zrobienia. Tak samo jak krem pod oczy Anti-Dry, który świetnie działa, bo on jest taką swego rodzaju maską, więc lepiej jest nie nakładać go na górną powiekę, tylko na dolną. On ma taką bardzo bogatą konsystencję. A używałam wcześniej tego kremu z Yasumi, ale już on mi się skończył pod oczy. Też bardzo dobry, świetnie się sprawdza, tylko że ma lżejszą konsystencję. Ale kosmetyki Bandy generalnie są godne polecenia. To też wam mówiłam, tak samo jak z Yasumi. I jeszcze chciałam wam pokazać tą bazę, że dzisiaj użyłam i w zasadzie ta baza mi służy bardzo dobrze. Świetnie się rozprowadza makijaż, bardzo długo się utrzymuje, ona fajnie zresztą skórę wygładza, więc same plusiki. I chciałam wam jeszcze pokazać przesyłkę, którą przed chwilą dostałam PR-ową ze sklepu Stylizacje. Nowy case na telefon, to jest Makeup Collection część druga, bo wcześniej była pierwsza. Bardzo mi się podoba, powiem wam, że są takie mega wiosenno-letnie kolory, te pastele i no i też dla dziewczyny, która kocha kosmetyki, to jest akurat idealny moim zdaniem case. Ja już sobie jeden założyłam na telefon, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Możecie oczywiście sobie kupić wiele innych rzeczy w tym sklepie Stylizacji. Zostawię wam linka pod spodem, bo tam są i świeczki, i biżuteria, i właśnie te notesy, zeszyty i case'y na telefon. Także polecam wam serdecznie, bo ja też parę razy opuściłam telefon, by się stresowałam strasznie, że mi się coś stanie i to tak defralgicznie w jakiś kąt albo na szybkę. Tutaj miałam wcześniej ten case z Cloud, ale teraz już nie mogłam się powstrzymać, musiałam sobie zmienić i powiem wam, że nic mi się nie stało i to mnie bardzo zaskoczyło, bo na początku się stresowałam, że w sumie to nie jest takie bardzo twarde, ale one są coraz bardziej udoskonalane
i mają fajną wysokość. Także nic mi się z tym nie stało i jestem pod wrażeniem sama. A jeszcze chciałam Wam pokazać dwie rzeczy z Clinique. To jest taka szminka nude. Nie próbowałam jej teraz. Pierwszy raz ją nałożę. Blushing Pop 01. To też dostałam od tej przesyłce PR-owej. Bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba. I tutaj też jest róż. Peach Pop. Pięknie wygląda. Ma taki kwiatuszek. Używam też oczywiście tej mgiełki z Bath & Body Works. Namiętnie się nią psikam, tak jak Wam mówię, odjazd. Zbliżam się do takiej wiosenno-letniej rewolucji w mojej szafie. W takich porządkach w mojej garderobie, które będą polegały oczywiście na tym, że wszystko wyjmę i będę układać na nowo. Natomiast też na tym, żeby się pewnych rzeczy pozbyć. Pewne nabyć, ale pewnych się też pozbyć. I zastanawiam się, czy byłybyście zainteresowane taką wyprzedażą szafy. Oczywiście to są rzeczy w bardzo dobrym stanie, albo w których praktycznie w ogóle nie chodziłam, albo które założyłam parę razy. Będziecie musiały mi dać znać w komentarzach, czy to jest dobry pomysł. Między innymi taką rzeczą jest ten sweter. To jest Michaela Korsa, to jest rozmiar XS. Ja uważam, że ten sweter jest przepiękny, w ogóle mega mi się on podoba. Ale to nie jest mój kolor. Po prostu w tym kolorze nie jest mi dobrze. Naprawdę fajnie wygląda. Jest bardzo elegancki. To, co najbardziej do mnie przemawia tej wiosny, to przede wszystkim marynarki. Do jeansów, do shortów, to są białe. To jest akurat marynarka z Zary. Mam też taką jedną marynarkę czarną z Zary. Lubię takie materiały bardziej eleganckie, lejące się. W Zarze te marynarki jeszcze są. Teraz są jeszcze czerwone i pudrowo-różowe. Ale mam jeszcze na przykład takie marynarki z Zary, które nie są już z takiego szlachetnego materiału. Ja ją kupiłam dawno temu, ale ta marynarka mi się bardzo podoba. Podoba mi się też to, że ona ma tutaj taką fajną podszewkę. Nie wiem, czy wy to widzicie, bo jakoś tak... Ja widzę, że jest bardzo jasno. Fajny guzik. I lubię ją. Ona może trochę się rzuca w oczy, ale wydaje mi się, że do takich shortów, do jeansów będzie fajnie wyglądała. Mam też taką marynarkę miętową. Ona ma troszeczkę inny guzik. Lubię też takie zwiewne bluzki. Tą bluzkę lubię bardzo, ona jest z Zary. Fajna jest do białych spodni, do shortów, na plażę, do jakichś takich bardziej obcisłych rzeczy. Ona sama w sobie jest zwiewna. Tą bluzkę lubię, kupiłam ją chyba w Topshopie. Nie, w River Island. Ona ma co prawda takie kolory jesienne, ale uważam, że bardzo fajnie właśnie też się prezentuje w letnich stylizacjach. Tutaj ma taką gumeczkę, więc nic nie zawiewa nad morzem i ma takie rękawy, można powiedzieć, 3/4. Ona też jest z Zary, uważam, do shortów, do jakichś takich spodni rurek. Tą koszulę chyba kupiłam za 40 zł w Piku. Kiedyś. Kolejną taką rzeczą, którą na pewno będę nosić w tym sezonie, to są kardigany. Takie dłuższe do shortów, do jakichś takich topów białych, do trampek, do balerinek. Te takie owsiankowe kolory. Tutaj mam jeszcze taki rampers z American Eagle. Znalazłam taką bluzkę z H&M-u, którą kupiłam sobie kiedyś, słuchajcie, chyba... Nie wiem, z 10 lat temu i ona jest w świetnym stanie, ale to jest taki materiał. Wiecie, czasami jest tak w tych sieciówkach, że jak kupimy z dobrego materiału, z takiego właśnie... Znaczy dobrego, nie jest jakiś tam... naturalny materiał, ale materiał, który się nie zaciągnie, nie będzie się mechacił. Lubię też tą koszulę, też ją będę na pewno nosić do jakichś jasnych rzeczy, pudrowo-różowych też. To jest koszula z New Looka i też ją jakoś kupiłam na promocji zniżką, pamiętam. Tą koszulę uwielbiam, z Zary. Ona jest taka lniana, jest bardzo sportowa, dlatego że ona się gniecie dość szybko, ale fajnie się nosi. I to jakoś tak mi przeszkadza, mam wrażenie. I te koszule teraz są. Ja je kupiłam chyba 2 sezony temu, czy jakoś tak. W tamtym roku, czy może jeszcze wcześniej. A ona się akurat bardzo dobrze sprawdza i też cały czas jest modna, na topie, jak to się mówi. W ostatnim kolu się mnie pytałyście o tą bluzkę w Putholu. To jest bluzka z Michaela Korsa, którą też kupiłam na jakiejś promocji na Black Friday chyba. Ten sweter też lubię z Rizer, chociaż on jest taki bardziej jesienny i na taką wczesną wiosnę. Pod spodem też lubię, też do shortów, myślę, że fajnie będzie się prezentował. Taki kardigan kupiłam w Stanach za 20 dolarów, tam jego Hilfigera, także można tam jakieś fajne rzeczy wyszukać. No białe koszule, no to wiadomo, to jest taki już pisior.
klasyczny. Lubię też ten sweter, kupiłam go w Lafayette w Stanach. Bardzo mi się podobają te kolory i on świetnie wygląda w ogóle do jeansów. Te kolory z takim fajnym jeansem, klasycznym niebieskim, prezentują się idealnie. Do tego jakaś taka dłuższa bluzka, bo te rękawy są dość krótkie. Fajnie wygląda i naprawdę go lubię. I też on był mega przeceniony, bo on chyba kosztował na początku $800. I ja go finalnie kupiłam za 39, coś takiego, nawet nie pamiętam dokładnie, ale to była taka mega obniżka zupełna. Lubię też takie topy, ten jest akurat z 303, jakiś czas temu go kupiłam, znaczy jakiś czas temu, to tak mówię, ale to parę lat temu, 2 lata temu może. I one są bardzo fajne do tych kardiganów, żeby powiesić jakiś wisiorek, shorty, spódniczka, jakieś rurki. I tutaj też mam taki sweter z Zary granatowy, który kupiłam no też jakoś dawno temu. On się fajnie trzyma w zasadzie, tylko że on ma taki nietoperzowy krój. A nie wiem do końca, czy te nietoperzowe kroje są dla mnie. Bo tak się trochę ściąga z tyłu, także nie jestem do tego przekonana. No ten bardzo lubię top i mam też taki biały z Zary z koronką, on fajnie wygląda. Pięknie to, tak jak wam mówiłam, tą sobie kupiłam, ostatnio wam pokazywałam czerwoną z Zary, ona mi się bardzo podoba i niedługo będę miała taką okazję, na którą będę mogła ją założyć, ale ona też jest świetna na co dzień, tylko zależy jak ją wystylizujemy. Ta spódnica, muszę ją powiesić na takim wieszaku, w ogóle muszę sobie wieszaki wymienić, bo mam wszystkie z innej parafii, znaczy prawie wszystkie, mam głównie czarne, ale są też takie, ten stary PRL-owski wieszak, ale on się świetnie sprawdza, bo tak, tutaj można jakieś szlufki przewiesić, jakąś spódnicę, tutaj można taką bluzeczkę powiesić, także jest taki wielofunkcyjny. No. Tą sukienkę naprawdę bardzo lubię, to jest taka mega klasyczna sukieneczka, którą w zimie noszę do swetra, na to zakładam sweter i ona jest jakby koszulą i spódnicą, w lato do balerin. Raczej nie noszę jej do obcasów, bo moim zdaniem ona taki sportowy krój, ale wcale nie znaczy, że jej nigdy do obcasów nie założę. Mam też taką prostą, klasyczną czarną sukienkę z spinką, ona ma fajny krój. Takie sukienki bardzo lubię, mam taką bordową, no ale teraz pudrowy róż jest jak najbardziej na czasie. Zresztą ja lubię ten kolor, bo lubię siebie w tym kolorze. No i w zasadzie to jest taka sukienka, że ona robi cały outfit, można powiedzieć. Muszę to wszystko przebrać, przejrzeć, powykładać, wyczyścić, bo ostatni raz to robiłam w styczniu. Wydaje mi się, że to był koniec grudnia albo styczeń, początek stycznia, więc trochę czasu minęło i to wszystko. Znaczy, przecieram tutaj oczywiście na bieżąco, ale tak gruntownie to robiłam właśnie 4 miesiące temu mniej więcej. Także chcę to wszystko tutaj sobie jakoś przeorganizować i te niektóre rzeczy posprzedawać. Jeżeli miałbyście ochotę, to dajcie mi znać. Ja wtedy wam pokażę co i jak. No na pewno ten sweter, ale to tak po prostu spontanicznie na razie weszła mi i zaczęłam to przeglądać. Skończyłam teraz te 3 książki Kwiat paproci, znaczy te 3 pierwsze książki, bo teraz będzie ostatnia książka Przesilenie, ostatnia część Kwiat paproci, która już wyszła i mam nadzieję, że wpadnie za chwilę w moje ręce, bo już się nie mogę doczekać. Natomiast teraz czytam Hotel Varsovie, Bunt Chimery. Całkiem fajnie się zapowiada. Nie przeczytałam na razie za dużo, ale jest to dość ciekawa książka. Jeżeli czytałyście lub jesteście w trakcie, to dajcie znać, jakie są wasze przemyślenia. Ja jeszcze myślę, że trochę za wcześnie, żebym wam mogła ją zrecenzować, ale niedługo wam o niej coś niecoś opowiem. W ogóle to kupiłam sobie dżinsy w Zarze. Teraz wam pokażę. Bardzo mi się spodobały te spodnie z uwagi na to, że nie mają żadnych dziur, a ja mam w większości dżinsów z dziurami, więc to jest bardzo duży plus. Mają taką fajną długość, którą ja lubię, czyli trochę więcej niż 7/8. Fajne nogawki na końcach i super kolor, no i cena też bardzo mnie przekonała, 89,90. Ja jej w ogóle kupiłam stacjonarnie, ale się okazało, że tutaj mniej więcej były przerwane, więc zapłaciłam w sklepie za nie i dostarczyli mi je do sklepu po, powiedzmy tam, nie wiem, 2 dniach chyba, czy 3, jakoś tak. Rozmiar 34 i to jest ta seria Trafaluk, więc dlatego ma 89,90. Jestem z nich bardzo zadowolona, bo przymierzałam je w sklepie i leżą genialnie i mają też fajny kolor takiego, którego ja szukałam, właśnie idealnego na wiosnę i lato.
wczoraj nic mi się nie udało nagrać, bo wyobraźcie sobie, że byłam dzisiaj na wycieczce przedszkolnej w Muzeum Narodowym, byłam opiekunką grupy, ale pani wychowawczyni mnie poprosiła, czy bym nie mogła pojechać, bo nikt z rodziców nie chciał i tak szkoda mi się trochę jej zrobiło i stwierdziłam, że dobra, pojadę. Zresztą moja córeczka bardzo chciała, żebym pojechała, także każdy był zadowolony, a ja się też czegoś tam dowiedziałam, chociaż byłam już w Muzeum Narodowym nieraz i ostatnio też byłam w Zachęcie, jest bardzo fajna wystawa, też taka interaktywna dla dzieci, jakbyście mieli ochotę, jeżeli idziecie się z dziećmi i nie tylko. Także to był mój taki ukulturalniający dzień. A teraz wróciłam do domu i zbieram rzeczy, jadę po dzieci i będziemy dzisiaj jechać na zumbę. To znaczy one idą na zumbę, a ja w tym czasie sobie pobiegam na bieżni albo porobię jakieś ćwiczenia. No bo w końcu lato za pasem i trzeba jakoś się wziąć za siebie. A w piątek pójdę na obwodowy trening, na który chodzę co tydzień, bo ja zazwyczaj chodzę dwa razy na rowery i raz na ten obwodowy, albo chodzę raz na rowery, raz na tabatę obwodową i taki obwodowy trening siłowy, albo właśnie raz na rowery, raz biegam, kiedy na nie czekam. Chociaż zdarza mi się też taka sytuacja, że wtedy edytuję, jak na nie czekam, jakiś filmik. No i w piątki chodzę na ten obwodowy i po tym obwodowym jeszcze chodzę na brzuchy, taki ekspres 15 minut. Po tych rowerach też ekspres 15 minut, także staram się jakoś za siebie wziąć i być w formie, bo wiem, że będę się źle czuła, jak będę źle wyglądała. No i wtedy będę miała zły humor i będę się, nie wiem, wstydziła rozebrać na plaży, to coś takiego nie lubię, bardzo takiego uczucia, a wiele razy mi się to w życiu przytrafiło i stwierdziłam, że nie chcę do tego więcej dopuścić. Także pilnuję się z jedzeniem, oczywiście pozwalam sobie na jakieś tam różne szaleństwa, ale to jest wszystko w granicach normy i to nie jest nigdy codziennie, tak jakby dzień po dniu, bo jeżeli na przykład, nie wiem, zjem całą paczkę M&M'sów czy całe ptasie mleczko w poniedziałek, to już nie zjem we wtorek, w środę, w czwartek i w piątek. No oczywiście trzeba mieć trochę silnej woli, ale ja pamiętając cały czas to uczucie, kiedy wiem, że wiele razy w swoim życiu czułam się naprawdę bardzo źle ze sobą, staram się tego pilnować. Może taki wywód. Słuchajcie, zbieram się, bo jeszcze muszę się przebrać w jakieś takie ciuchy sportowe. Jestem w jeansach dzisiaj, tych, co wam pokazywałam, i swetrze zwykłym. I się też zrobiło cieplej i tak dalej. Muszę iść do fryzjera. W następnym tygodniu idę, ale nie wiem, czy nie będę musiała tej wizyty przełożyć, bo też mam jedno wyjście akurat tego dnia, kiedy się umówiłam do fryzjera. Także słuchajcie, uciekam. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaczki. Pa, pa.